No hej, z tej strony Misiek. Ostatnio prosiliście mnie, żebym zrobił odświeżony ranking broni na ten sezon, czyli 9. Przygotowałem dla was topkę 10 broni, ale uwaga, już na wstępie chcę powiedzieć, że to nie będzie tylko 10 broni. Myślałem, żeby zrobić tier list, ale wytłumaczę poszczególne podpunkty, dlaczego dana pozycja znalazła się tutaj, a nie wyżej bądź niżej i dlaczego jest na przykład ex aequo z innymi broniami. I mam nadzieję, że taki koncept wam się spodoba, więc dajcie znać w komentarzu, czy zgadzacie się też z tą topką, bądź też nie. Każdy oczywiście ma prawo do własnego zdania, dlatego polecam korzystać z funkcji dawania łapeczek. Możesz dać w górę, możesz dać w dół, ale najlepiej jak dajesz w górę. Dobra, zaczynajmy bez przedłużania, kolejny odcinek. Tak jak mówiłem, jest to top 10 broni, ale będzie ich trochę więcej, dlatego jeśli nie ma na tej liście twojej ulubionej pozycji, no to przepraszam, ale jest to moja topka. Robiłem ją na podstawie wielu czynników, takich jak chociażby użyteczność, uniwersalność, przyjemność oraz prostota skorzystania. No i ta topka jest też robiona po prostu pod jak najbardziej uniwersalną liczbę graczy, więc jeśli masz Predatora, no to sorry, raczej ci się ta topka aż tak nie przyda, bo raczej kieruję ją do osób, które z Apexa nie mają aż tak do czynienia na poziomie, powiedzmy, profesjonalnym. 10. miejsce, Havok. Uwaga, jest to super ciekawa broń, zwłaszcza na blisko. Jest wiele osób, które mówią, że teraz dodatek, czyli turbocharger, do niego może psuć na przykład recoil i jest przez to bezużyteczny, ale wracając, Havok jest naprawdę dobrą bronią, jeśli na przykład jesteśmy dobrzy na blisko i nie radzimy sobie, powiedzmy, w sytuacjach na średni dystans, no to Havokiem możemy łatwo rozwalić przeciwnika, kiedy ten do nas podejdzie na przykład na blisko, do kilku metrów, no to wtedy jak odpalimy piękną salwę z tej energetycznej broni, to naprawdę nie ma co zbierać po przeciwniku, łatwo się krakuje nim zbrojki, no i dobija każde enemy, które wejdzie do naszego spota, dlatego Havok zasługuje na to 10. miejsce i jest to broń warta uwagi. Jest nawet dobrze zbalansowany, a po ogarnięciu recoila, no i przede wszystkim długich godzinach treningu, możemy z niego zrobić nawet broń średniodystansową, co też polecam każdemu, bo naprawdę jest to bardzo ciekawa pozycja. Na 9. miejscu jest to Wingman. Wielkim minusem jego jest to, że trzeba go wymasterować, bo umówmy się, czasem mamy piekielnie dobre zrobione akcje w wykonaniu właśnie Wingmana, aczkolwiek często po prostu heady nie chcą siadać, dlatego jest to dosyć specyficzna broń. Właśnie tym takim minusikiem jest to, że no trzeba po prostu go, krótko mówiąc, ogarniać, ale za to zadaje duży damage, no i jeśli jesteśmy w jakiejś sytuacji też na blisko, no to możemy bez celowania kogoś rozwalić, no bo jeśli jest w odległości od nas na przykład 5 metrów, no to spokojnie trafimy go w zasięgu naszego crosshaira, celownika wyświetlanego na ekranie, bez konieczności przybliżania, choć to też jest możliwe do wykonania w odległości kilku metrów, więc też to powinniśmy mieć z tyłu głowy. No i Wingman to naprawdę ciekawa propozycja dla tych, którzy lubią oszczędzać miejsce w plecaku, ponieważ nie potrzebuje tyle amunicji w stosunku do innych broni. 8. miejsce to jest kolejna broń zasilana ciężką amunicją, jest to Hemlock. Hemlocek jest dalej dobrą opcją, nie jest może tak OP, jak było to w 4. czy 5. bądź też 6. sezonie, ale dalej można z niego ugrać bardzo fajne akcje. Na berście jest bardzo szybki, to trzeba zawsze podkreślić, że jeśli ktoś podchodzi do nas na średni bądź też bliski dystans, no to spokojnie, tak jak w przypadku Havoka, możemy go bardzo dobrze wykorzystać, bo ta salwa pocisków wystrzelana w natychmiastowym tempie powoduje szybkie zniszczenie zbrojki u naszego enemy, dlatego z Hemlocka też powinniśmy często korzystać, zwłaszcza się przydaje na tych początkowych fazach gry, kiedy nie każdy ma wymaksowaną zbroję bądź też na fioletowym poziomie. Dlatego Hemlock jest bardzo uniwersalny, plus jeśli potrzebujemy z niego zrobić, powiedzmy, karabin wyborowy, oczywiście to nie jest snajperka w żadnym wypadku, ale po założeniu celownika czterokrotnego powiększenia i przełączenia trybu na semi, możemy oszczędzać w łatwy sposób amunicję. Jeśli się obawiamy, że po prostu wypukamy się za szybko z tego ammo, no to możemy po prostu w taki sposób posnajpić, postraszyć jakiegoś przeciwnika, żeby do nas nie podchodził, lub po prostu kogoś ścigać, jeśli ktoś od nas ucieka. Dlatego Hemlock jest bardzo ciekawą propozycją dla osób, które też lubią oszczędzać ammo, ale lubią, powiedzmy, zachowanie takiego Havoka. Wszystko to mamy właśnie w Hemlocku. 7. miejsce to jest G7 Scout. Jest to bardzo dobra broń. Szczerze mówiąc, dałbym jej takiego mocnego A+, bądź też S-tiera, ale jest na 7. miejscu.
miejscu, ponieważ nie każdy sobie radzi na przykład z broniami tego typu. G7 jest bardzo ciekawy, nawet na blisko, ale jednak trzeba go trochę ogarniać. Trochę analogiczna sytuacja jak w przypadku Wingmana, chociaż myślę, że G7 jest nieco łatwiejszy do ogarnięcia, plus możemy założyć mu celowniki, które powiększą nam widoczność kilkukrotnie, dlatego G7, tak jak był kiedyś snajperką, tak jest teraz marksmanem, no i jest to bardzo dobra opcja, jeśli chcemy mieć w miarę uniwersalne narzędzie do zabijania, dlatego G7 sprawdzi się i na blisko, i na średnio, no na dalszy dystans może być już trochę ciężko, ale właśnie jest to fajna alternatywa dla wielu snajperek, plus jest zasilany lekką amunicją, której jest tak naprawdę w brud i nie musimy się martwić o znalezienie odpowiedniego magazynka czy pocisku. Szóste miejsce to jest bołczek. Nie jest to może pozycja tak mocarna, jaka była na początku po wprowadzeniu bołczeka do gry, aczkolwiek dalej jest mocną pozycją, zwłaszcza dla tych, którzy lubią powiedzmy funkcjonalność Wingmana czy właśnie G7 Scouta. Jeśli dobrze celujemy, nie mamy z tym większych problemów lub chcemy właśnie się nauczyć i nie wiemy, czym na przykład dobrze i odpowiednio celować, no to właśnie bym celował w bołczeka. Jest to dalej mocna broń, choć teraz właśnie po tych nerfach może nie każdemu przypadać do gustu. Ma takie trochę właściwości jak na przykład 30-30 Repeater, no bo tutaj mamy powiedzmy też takie ładowanie jak w przypadku 30-30, że trzeba naładować karabin, żeby zadać większe obrażenia, no to tutaj no musimy po prostu tą cięciwę bardziej napiąć i tak dalej, no wiadomo jak łuk działa. Bołczek jest naprawdę przyjemną pozycją dla tych, którzy lubią sobie pocelować, plus jeśli nie jesteśmy dobrymi marksmanami, czyli po prostu jakimiś tam snajperami, no to na średni czy przede wszystkim na bliski dystans nie musimy koniecznie jakoś przycelować z bołczeka, żeby kogoś trafić. Przez to też jest to fajna pozycja, kiedy nie mamy zbyt dużej możliwości zmiany broni i może nam działać jako alternatywa dla pukawek, którymi gramy. Piąte miejsce to jest Church Rifle. Tak, Spawara ma miejsce piąte, też dałbym ją wyżej, ale jest nieco kilka ciekawszych broni, do których zaraz przejdziemy. Karabin ładunkowy jest naprawdę znowu mocną bronią i jeśli jesteśmy gdzieś tam na daleko, no to możemy spokojnie zdejmować przeciwników, którzy uciekają od nas, bądź też chcą nas zaatakować. Dobrze odstrasza, jeśli ktoś jest na otwartym polu, no to praktycznie nie ma szans z Church Riflem, który działa jak po prostu magnes na enemy, jeśli dobrze spreparujemy atak. No i jest to broń godna uwagi, naprawdę jest to jedna z najmocniejszych pozycji w Apexie aktualnie, którymi możemy grać. Jest to taki powiedzmy Spitfire w wersji snajperskiej, dlatego jeśli chcecie nauczyć się niszczyć psychę komuś, no to Church jest odpowiednią opcją. Czwarte miejsce, mamy tutaj aż trzy pozycje i ciężko było mi tutaj wybrać tę najlepszą, ale zacznijmy od Ewy 8. Jest to jedna z najlepszych strzelb aktualnie, w których no w sumie też nie mamy zbyt dużo. Jest najłatwiejsza do obsługi moim zdaniem aktualnie. Szybko strzela, zadaje dużo obrażeń, więc jeśli nie przepadamy za strzelbami, no to FK może być naprawdę dobrym wyborem, no i daje ją na najwyższym miejscu spośród wszystkich strzelb pod względem takiej uniwersalności, względem innych atutów. Dalej daje Mastiffa, nie jest to tak mocna broń jak była kiedyś. Jeśli mamy go wymasterowanego, no to sorry, ale na blisko jest naprawdę zabójczy. Jeśli cały czas celujemy heady lub gdzieś w okolicach tułowia, no to zadajemy naprawdę duże obrażenia, choć tak jak mówiłem, tutaj już musimy mieć go opanowanego, żeby zadawać mocne obrażenie. No i jeszcze PK, również Exequo, tylko też podkreślam, musi być wymasterowany, żeby naprawdę coś z niego osiągnąć. Z PK-em jest o tyle dobrze, że zagramy nim na mały i średni dystans. Mastiff niestety sprowadza się tylko do tych bliskich kontaktów, tak samo jak FK. PK jest nieco bardziej uniwersalny pod względem tych dystansów, lecz to też jest kwestia nauczenia się gry Peacekeeperem, dlatego spośród tych trzech strzelb, no musimy sobie wybrać najbardziej nam pasującą pozycję, bo to jest kwestia mocno indywidualna, dlatego dałem tutaj trzy tytuły broni. Trzecie miejsce, R301 bądź też Flatline. Nie będę ukrywał, wolę R301, ale uważam, że Flatline jest nieco mocniejszy. 301 ma bardzo fajny recoil, bardzo łatwy do opanowania, dlatego jest tak wysoko na tej liście. Jest dużo ammo do R301, no i relatywnie szybko możemy uzbroić R-kę do maksymalnych dodatków, dlatego ja się lubię właśnie skupiać często na 301. Dobrze sobie radzi na średni dystans, nawet czasem na daleki, jeśli mamy opanowaną 301, no ale
wiadomo, to nie jest snajperka, no i na blisko też sobie radzi, nie musimy jakoś się za specjalnie przybliżać 301, żeby kogoś łatwo zdjąć. Z bioderka właśnie też dobrze wali, tak samo flatline zadaje masakrycznie duże obrażenia, jeśli chodzi o karabiny tego typu, no i jest alternatywą właśnie dla 301, jeśli nie lubimy 301, ale chcielibyśmy mieć podobne cechy broni, no to flatline jest też dobrym wyborem. Jednakże myślę, że jest trudniejszy pod względem odrzutu, więc tutaj musimy flatline'em trochę poćwiczyć, no i nie jest chyba aż tak łatwy jak 301, więc no tak jak mówiłem, to też jest kwestia mocno indywidualna, dlatego między tymi dwoma pozycjami powinniśmy wybierać. Na drugim miejscu daje niszczyciela wszelkiej psychiki, jest to Spitfire. Ostatnio niby dostał znowu nerfa, nie wiem już którego z rzędu, jeśli chodzi o recoil. Dalej twórcy pracują nad znerfieniem tej broni, więc póki co grajcie, nauczcie się recoila na strzelnicy, w ciągu 5 minut będziecie mieli go naprawdę opanowanego. No i co tu dużo mówić, pluj ogień, dużo ammo, łatwy recoil, szybko możemy uzbroić do pełna tę pozycję i Speed jest naprawdę aktualnie jedną z najmocniejszych pozycji. Dużo osób go właśnie nienawidzi za to, że jest teraz zbyt OP, dlatego jeśli szukacie broni, którą możecie powkurzać innych, no to Spitfire jest właśnie idealny do tego, tylko no trzeba poćwiczyć ten recoil. Alternatywą może być Devotion, ale z turbo i właśnie przez to, że to jest wymagany dodatek, którego często nie mogę znaleźć i pewnie wy też, no to daję tutaj po prostu taką adnotację, że Devotion może być dobrym zamiennikiem dla Speeda, ale przez to, że Speed, mimo że nie mamy na przykład zebranych dodatków, jest dalej mocną pozycją, dlatego no, ten Speed jest warty tutaj podkreślenia i bycia na drugim miejscu. No i na najwyższym stopniu podium mamy Volta oraz R99, ale Volt zasługuje na pewno na wyróżnienie względem R99, ponieważ Volt ma bardzo łatwy recoil do ogarnięcia, możemy z niego strzelać naprawdę daleko, tylko jest minus, że często energetycznego ammo nie możemy znaleźć, zwłaszcza w dalszych fazach gry, dlatego miejmy to z tyłu głowy. Zadaje naprawdę duże obrażenia względem na przykład takich 99, no i kategorii tego typu broni, więc no chyba nie muszę nic dopisywać, że Volt jest jedną z najlepszych broni w Apexie aktualnie. No i te R99 ma niestety trudny recoil, nieco mniej zadaje obrażeń w przeciwieństwie do Volta, choć wypruwa pociski znacznie szybciej niż właśnie Volciacha, dlatego wspominam o R99 tutaj na tym pierwszym miejscu, ale przede wszystkim, tak jak mówiłem i podkreślałem, Volt jest tą jedną z najlepszych broni. Napisz swoje 3 ulubione bronie na ten sezon, bo jestem ciekaw, czym wygracie. No i zapraszam też na Instagrama i Discorda, tam się dowiecie o nowych filmach zawsze, dlatego tylko o tym przypominam. Dzięki wielkie za oglądanie, widzimy się już niedługo, zatem cześć i hejos!